Nie, bo mi bombka cały czas odbija się i spada mi tam. No nie wiem, co to jest, kurde, piłeczka ping-pongowa, czy... Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic Challenge Mod. No i słuchajcie, tutaj skończyliśmy, no już wszystko wiadomo co robić, musimy zrobić działko takie, które będzie się podnosić i obniżać, bo mamy kilka celów do ustrzelenia. Metę mamy blisko, ale musimy wszystkie cele najpierw ustrzelić, więc słuchajcie, przechodzimy do zrobienia samochodziku. Dużo materiałów mam, także samochodzik, nie wiem po co mi cztery silniki, ale to nie szkodzi. Przycisk, może taki, a może taki, zobaczymy. Trochę rurek, w sumie, żeby to ładnie estetycznie wyglądało. Siedzenie, tego nie potrzebuję, ale w sumie wezmę, dlaczego by nie, żeby w razie czego nie wracać. Słuchajcie, ja wybuduję taki samochodzik, no mniej więcej jak w poprzednim etapie. To w poprzednim odcinku sobie możecie zobaczyć, jak ten samochodzik wyglądał i jak go budowałem. No, wydaje mi się, że to nie muszę pokazywać wszystkiego, zwłaszcza, że budowałem już taki samochodzik w poprzednim odcineczku. Dobra, słuchajcie, mamy to. Chyba. Wydaje mi się, że 15 stopni wystarczy. Mamy taki samochodzik, działko jest na poziomie 8 krateczek, bo już sprawdzałem tutaj, większość tych tarcz jest właśnie na takim poziomie. I podnosi się właśnie o 15 stopni do góry, jeśli przytrzymam przycisk. Aha, właśnie, jeszcze potrzebuję drugi przycisk. drugi przycisk, żeby strzelał, nie? Okej, wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że mocy dużo nie potrzebuję. Już wszystko podłączyłem. Słuchajcie, sprawdźmy sobie, czy to zadziała. Na pewno może być wywrotny ten mój samochód. O nie! Nie podłączyłem przycisków. To będzie numer 1, a to będzie numer 2. Dobra. Na jedynce strzelam, na dwójce podnoszę. Dobra, mamy jedno. No i tu jest miejsce, w którym musimy podnieść ten nasz pistolecik. Wyskoczyłem sobie przez przypadek. Wow, ale wysoko strzeliłem. Dobra. No i powiem wam szczerze, nie było łatwo. O kurde, to się rusza. A, mamy jedno. I mamy drugie. I czy to jest koniec? Nie, to nie jest koniec. O kurde, to chyba 15 stopni to będzie mało, słuchajcie. No, to jest ostatni ten, ostatni cel. Chyba 15 stopni to będzie mało. O, ale trafiłem. No ja już jestem normalnie operator czołgu tutaj. Dobra. Trafiliśmy. No i teraz został tylko ten jeden ostatni. I wydaje mi się, że stanę tutaj w tym miejscu, gdzie wcześniej stałem. Tu jest nawet taki fajny widok. Bardziej tak o. To będzie ciężko trafić, tak mi się wydaje. No 45 stopni, zobaczcie, 45 stopni to jest prawie na styk, nie? Ale jakbym podjechał bliżej... Trafiłem! Najsik, mamy to. Tu mamy metę. Aha, a to musimy chyba... Zobaczcie, że tu są te... Tak samo jak był ten mościk w którymś z poprzednich etapów. Był most właśnie na takich słupkach. Wydaje mi się, że te słupki będziemy musieli tutaj zlikwidować. Ta kostka spadnie. I coś uruchomi. Szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia. No musimy to przetestować. Także samochodzik, wydaje mi się, że mniej więcej tak samo możemy wybudować samochodzik. Także no, w sumie zobaczymy, jakie mamy te 9 logic gate'ów.
No ja tu mogę zaawansowaną jakąś konstrukcję wybudować na pewno. I fajnie by było wiedzieć, jak to się robi, takie rzeczy. Żeby sterować tym działkiem jakoś fajnie, sprytnie, ale no słuchajcie, no to mi jest niepotrzebne, wydaje mi się. Te logic gate'y, timery, to mi jest niepotrzebne wszystko tak naprawdę. Można by było to wykorzystać i zrobić naprawdę zaawansowaną taką konstrukcję, że celować można normalnie działkiem i w ogóle wszystko. Ja bym chciał na survivalu takie działko wybudować, którym będę mógł sobie, wiecie, wejdę sobie do działka i sobie klikam AD, żeby sobie sterować góra, dół na WS i sobie mogę strzelać najlepiej na myszce, ale to chyba jest niemożliwe. No ale pod przyciskiem strzelanko. Zrobię na pewno kiedyś takie działeczko na survivalu. A tutaj, słuchajcie, ja potrzebuję tylko zwykłe działko, które będzie mi strzelało. Mam nawet kilka tych działek, więc w sumie możemy wykorzystać więcej tych działek, żeby im więcej ziemniaków, tym większa szansa na to, że trafię, nie? Dobra, no słuchajcie, wybudowałem taki zwykły samochodzik. Nie będzie mi łatwo w to trafić. Na pewno. Najlepiej by było wybudować w ogóle działko na takiej wysokości, jak jest to. Takie wysokie działko. No i w sumie ja wybudowałem jedno działko, a miałem wszystkie działka wykorzystać. No ale dobra. Słuchajcie, no sprawdźmy to, nie? Wystarczy, że na wprost. Zdecydowanie za wysoki kąt. Wydaje mi się, że 15 tutaj wystarczy, nie 45. Albo nawet mniej mi się wydaje. Możemy zrobić w sumie mniej nawet. 15 to jest tyle. A jakbym bliżej podjechał? Tak, do krawędzi. Ej, ustawiłbym tak, nie wiem, z 12. Żeby ustawić mniej, wystarczy shift przytrzymać, słuchajcie. I o. I przeciągnąć. Ustawię 11 stopni. I zobaczymy. Wydaje mi się, że kurde, to tak na styk może. Może mi siąść. O, widzieliście? Tylko mam problem taki, że no. Ciężko mi z tym sterować. Oj, za bardzo. Okej. Zniszczyliśmy jedno. Bombardier. Czy to gotowe już jest? O, czekajcie, jedzie do góry. O! A ja myślałem, że ja będę musiał tam zeskoczyć. No i proszę bardzo. Mamy to. O kurde, tutaj mamy materiały wybuchowe. I chyba będziemy musieli to wysadzić, słuchajcie. Wygląda na to, że będziemy musieli to wysadzić. Mamy jedną bombę. Ale o co tu chodzi? No dobra, no mam jedną bombę, ale co z tego? Nie mam pistoletu, żeby w to strzelić. No ewentualnie mógłbym uderzyć samochodem, ale. No to jest dość ryzykowne uderzać samochodem w materiały wybuchowe. Dobra. Mam samochód. Za wolny samochód. No więc właśnie. Zobaczcie, że to nie wystarczy, żeby uruchomić bombę. Zniszczyło mi samochód. Dobra, jest samochód, ale to w takim razie. To w takim razie jak ja mam to zrobić? Jedyne co mi przychodzi do głowy to.
zrobić taką, o. Weźmy, cofnijmy tutaj trochę, żeby mi się, kurde, czas nie uruchomił. Zrobić takie, o, ale kurde, ta bomba ma dość chyba duży zasięg, więc wydaje mi się, że może być problem z uruchomieniem takiej bombki. O kurde, troszeczkę mnie przeważyło. Sprawdźmy, czy nasz samochód w ogóle przetrwa. Okej, okay, nasz samochód by przetrwał takie uderzenie. Ten samochód nie chce skręcać przez tą bombę. Dobra, wysadziłem to do końca. Myślałem, że będę musiał jeszcze jedną bombkę stamtąd przenosić i próbować ją wysadzić. A wystarczyła jedna, że się... dobra. Dobra. Jednak nie był taki trudny ten etap. Okej, okay, tutaj chyba zgarniamy kulę. A, i tam musimy trafić bombą, żeby wysadzić to? Katapultę muszę zrobić? No ewidentnie muszę katapultę zrobić, żeby tam trafić. Czekajcie, ja jeszcze muszę sprawdzić, co stąd wypada. Bo sam fakt, że muszę wystrzelić tam na drugą stronę coś, to jest jedno. Ale co stąd wypada? I po co to wypada? I gdzie ja to mam wsadzić, nie? Trzeba to sprawdzić. Wybuduję na początku taki zwykły samochodzik, byle żeby tam podjechać po prostu. Dobra, zobaczmy, co to robi. O Jezu, bombę to wyrzuca! Okej, czyli jak wybuduję katapultę, to wystarczy, że tu stanę i te bomby będą mi wypadać same. Okej, czyli potrzebujemy teraz jakiś mechanizm, który będzie nam wyszczeliwywał te bombki. Tylko to musi być taki mechanizm, żeby zaś tej bombki nie zniszczył, nie? Od razu. Dobra, no i tu muszę stanąć tak, żeby tą bombkę złapać. To nie jest problem. Mogę zrobić... Mógłbym zrobić, słuchajcie, nawet hamulec z pistonów tutaj. Ale tego nie będę robił, słuchajcie, bo to mi jest niepotrzebne. Wstawimy sobie tutaj dwa kontrolery. Jeden kontroler będzie sterował tym łożyskiem tutaj. A drugi kontroler, słuchajcie, będzie sterował tym łożyskiem tutaj. Który będzie w ten sposób. I on będzie się robił tak. A ten będzie się robił tak. Dobra. Ten będzie 90 na plus. Albo 105 na plus. A ten będzie 90 na plus. Tylko ważne jest też, żeby było na maksa speed. Ok, jest na maksa speed. Potrzebujemy dwa przyciski. Jeden damy tu. Drugi damy tu. Ten idzie tu. A ten idzie tu. Ten będzie jedynką. Ten będzie dwójką. No i spróbujemy najpierw silnik wystrzelić może, nie? O nie, to tak nie zadziała. Okej. Jedynkę, dwójkę. I wystrzeliło cały mój samochodzik. Dobra, tę bombkę musimy zrzucić tu na dół. Bo ja potrzebuję nową bombkę, nie? I ta bombka musi mi się tu... Wiecie co? Chyba będziemy musieli to zrobić na jakiejś innej zasadzie. Wydaje mi się, że ta katapulta nie zadziała. A to dlatego, że no nie jestem w stanie trafić... bombką do koszyka. Musimy zrobić coś innego. I w sumie, wiecie co, może by wystarczyło mniej mocy, żeby mnie tak nie obracało. No ale kurde, warunek jest taki, że muszę wcelować tutaj tą bombką, co tutaj mi spadnie. No nie gadajcie,
Że cofnąłem z tego. Jeszcze raz. Ja pierdzielę, przecież nie da się tym samochodem jeździć, no. Skrócimy tutaj trochę. Dlaczego on skręca? I zawsze jest to samo, kurde. Zawsze mi samochód skręca. Przecież on... O! On nawet nie dotyka tego. Czekajcie, ja mam dwa łożyska. W sumie to dobra. Mam pomysł. Mam pewien pomysł. Teraz tak. Zobaczcie, że ja tutaj mam mechanizm z tym kółkiem. A co jakby zrobić tutaj też mechanizm? Mamy to na podnośniku? Nie. I kółka. Przeniesiemy po prostu tutaj kawałek dalej. Cyk. I cyk. W sumie nawet mógłbym te duże kółka dać, nie? Ej, ale zobaczcie, że to małe kółko ma 7 kreseczek ciężkości, a duże kółko ma 4 kreseczki ciężkości. Śmieszne, nie? Dobra, teraz pytanie tylko, czy to zadziała. No rusza mi kółkiem, więc może być problem. To wiecie co? Żaden to problem. Zrobimy po prostu tak, o. No dobra. Właśnie. Jeszcze tak. Cyk, cyk. Dobra, od razu znacznie lepiej się tym steruje. Tylko odważnie muszę podjechać do przodu, żeby bombka mi spadła prosto na... O, teraz zbyt odważnie. Okej. Mamy bombkę. Jedynka, dwójka. Nawet nie było blisko. Może potrzebujemy dłuższą tą... tą? I te kółeczka przeniesiemy tu do końca. Okej. Okej, mamy to idealnie na tym. Jeden. Dwa. O nie, w co to uderzyło? W co to uderzyło, że ten? Że wybuchło? Dobra, damy tu jednak maksymalną moc. No odbija się do przodu i mi spada z tego, kurde, z tej katapulty pieprzonej, no. Dobra, słuchajcie, wybudowałem taką jakąś śmieszną blokadkę tam z tyłu jeszcze. Bo mi, kurde, cały czas ta bomba... Nie, bo mi bombka cały czas odbija się i spada mi tam. No nie wiem, co to jest, kurde, piłeczka ping-pongowa, czy... O, właśnie o to chodziło, właśnie o to chodziło, teraz tak. Oddalimy se ekran, żeby widzieć. Jedynka, dwójka. Udało się. No nie, no super! Jestem w szoku, że się to udało. Uff! Całe szczęście, myślałem, że całe życie tutaj spędzę przy tym etapie, naprawdę. To było straszne. Straszne to było. Okej, dobra, tutaj też trzeba wysadzić coś. A w zasadzie to wystrzelić. Dobrze. Dobrze, no tutaj będziemy musieli strzelać, coś będziemy musieli robić, tu będziemy musieli spać, tu będziemy musieli zjechać, tam będziemy musieli znowu coś rozwalić i dojechać do mety. Dobrze,
Ale słuchajcie, zrobimy sobie to w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.